Odnotujmy to razem, Staszku, wespół w zespół. Dodajmy energii, wigoru. Dawid Kubacki, zwycięzca 7 serii, 5 punktowanych. Teraz przewaga nad Laniszkiem, 1,2 punktu. Dawid, leć daleko, wspaniale, pięknie, tak jak potrafisz. Połykał przestrzeń i wygrał. I skoczył tam, gdzie jest rozmiar tej skoczni. Nie pozostawił wątpliwości. On może troszkę być zawsze niżej oceniony, bo 19 punktów było dla Laniszka, ale 133,5 musi wystarczyć do zwycięstwa. Nie ma cudów. Zresztą zapaliły się same 19. Będzie w dodatku 2,6 punktu dodanego. A więc on tyle jeszcze zyskuje nad Laniszkiem. Mamy triumfatora. Wygrał wczoraj, wygrał dzisiaj. Czyli tak jak Kamil Stoch w 2017 roku. Też wygrywał dzień po dniu. I tak robi też Dawid Kubacki. Brawo, Dawid. Przemku, tak to pięknie skomentowałeś, że nie chciałem ci się tutaj już wcinać. Obserwowałem tylko spokojnie, słuchając też twojego komentarza. Ten lot Dawida po zwycięstwo w dzisiejszym konkursie. Dwie wygrane Polaka na inaugurację Pucharu Świata. Rewelacyjna forma. Król lata nadal w świetnej formie. Dawid Kubacki tutaj latał najdalej. No i nie ma wątpliwości, że ta klepsydra napełni się wyżej od wyniku wyznaczonego przez Andrzeja Laniszkę. Rozpoczynamy święto skoków narciarskich w Polsce. Czas na polski turniej w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. Zaczynamy w Wiśle na skoczni imienia Adama Małysza, przebudowanej, zmodernizowanej o punkcie konstrukcyjnym 120 metrów, rozmiar skoczni 134, a rekord skoczni wynosi 139 metrów i należy do Stefana Krafta, ale już wiadomo, że on jest nieoficjalny, bo będzie po tej modernizacji rekord liczony od nowa. Program zawodów na pierwszy etap polskiego turnieju w piątek 12 stycznia od godziny 16 oficjalny trening, o 18 kwalifikacje, w sobotę 13 stycznia o 15 seria próbna i o 16 konkurs duetów. W niedzielę 14 stycznia o godzinie 15 seria próbna i o 16 konkurs indywidualny. Skład reprezentacji Polski, 9 zawodników, grupa krajowa: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł, Andrzej Stękała, Klemens Murańka i Jakub Wolny, trener Tomasz Turnbichler. Zasady polskiego turnieju. No, w polskim turnieju prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa, to po pierwsze. Na wynik końcowy polskiego turnieju składać się będą noty punktowe dwóch najlepszych reprezentantów z kwalifikacji, dwóch najlepszych reprezentantów z konkursów indywidualnych oraz nota punktowa zespołu w konkursie duetów i w konkursie drużynowym. Zwycięzcy konkursów Pucharu Świata w Wiśle na przestrzeni ostatnich 6 lat. W 2017 roku wygrywał Japończyk Junshiro Kobayashi, w 2018 Jevgeni Klimov, w 2019 Norweg Daniel Andre Tande, w 2020 wygrywał Markus Eiser Bichler, w 2021 Jan Herl i w 2022 dwa konkursy hybrydowe, a zatem rozbieg lodowy, a zeskok igielitowy. Te dwa konkursy wygrał Polak Dawid Kubacki. Prognoza pogody na zbliżający się weekend nie jest korzystna. W piątek 4 metry na sekundę wiatru, minusowa temperatura, w sobotę i w niedzielę niestety będzie gorzej, nawet w porywach do 6-7 metrów na sekundę. Zobaczymy, jak to będzie. Plan transmisji. Transmisję z polskiego turnieju w całości w Telewizji Polskiej od piątku o godzinie 16.05. Studio przed treningami i kwalifikacjami w TVP Sport. Od 17.55 studio także w Jedynce. W sobotę przedkonkursowe studio od 14 w TVP Sport i od 15.55 również w Jedynce. W niedzielę studio w stacji sportowej Telewizji Polskiej od 14.15, w Jedynce od 15.45. Zawody komentować będą Przemysław Babiarz, Stanisław Snopek, Mateusz Leleń. Studio poprowadzi Maciej Kurzajewski. A zatem czas na pierwszą edycję polskiego turnieju. Kto okaże się najlepszy? Może zwycięzca turnieju czterech skoczni Ryo Kobayashi, a może obudzą się Polacy? Na to liczymy. Czas start.